ślad człowieka. A co gdybym ci powiedział, że człowiek zaczyna się w dziobie ptaka, w tej połkniętej przez niego, a rzuconej inną ręką kruszynie, pokarmie, który jest poprodukcyjnym odpadem pierwszych prób tworzenia świata, nieszczególnie doprawianą mieszanką, i że z tego trawienia się staje. Szybko wyrastają łąki jak werdykty, wolniej tłoczone jest powietrze. Gwiazdozbiory, chmura i tło, wszystko z ptasiego pisku, wszystko. Że człowiek tu przywleczony z innej wody, z innego znaczenia. Pępek ma różny kolor, bo węzeł z innej sali, laboratorium cienia, śród w ptaku. A co jeśli siedziba sumienia, o której wydawało nam się, że jest przysłowie człowiek, że jej tam już nie ma. Śród w ślad, pisk w jego braku.